W materiale przedstawię wam zasady do gry MLEM, Agencja Kosmiczna. Tak wygląda przygotowana rozgrywka do gry MLEM, Agencja Kosmiczna. Posiadamy matę z torem ruchu, 4 żetony celów, żetony punktów. Na samym dole maty umieszczamy żeton kosmicznej porażki. Na pierwszym polu toru porażki przekazujemy duży żeton rakiety pierwszemu graczowi, rozdajemy planszetki gracza i żetony astronautów dla każdego z graczy. Umieszczamy pionek rakiety na polu 0 i przekazujemy 6 kości pierwszemu graczowi. Celem gry jest zdobycie przez graczy jak największej ilości punktów, wysyłając swoich kocich astronautów na planety oraz księżyce, a również w odległy kosmos. Każda runda rozpoczyna się od fazy startu. W tej fazie dowódcą wyprawy zostaje pierwszy gracz i pierwszy kładzie żeton kociego astronauty na samej górze. Następnie gracz po jego lewej kładzie swojego kociego astronautę, czyli w przypadku gry pięcioosobowej każdy z graczy będzie miał wyłożonego jednego astronautę. Natomiast w przypadku gry dwuosobowej dowódca wyprawy będzie miał 3 astronautów, a drugi gracz 2. Każdy z astronautów ma swoją specjalną zdolność. Astronauta z symbolem satelity pozwala w danej turze wystartować z trzeciego pola. Astronauta z następującym symbolem w trakcie fazy lądowania może wysiąść z rakiety tak, jakby jego pionek znajdował się o jedno pole wyżej albo o jedno pole niżej od jego aktualnej pozycji. Astronauta z symbolem spadochronu może ewakuować się ze statku po jego rozbiciu na polu, na którym aktualnie znajduje się pionek rakiety. Astronauta z symbolem księżyca, jeżeli wyląduje nim na księżycu, będzie miał podwójną wartość liczbową. Astronauta z symbolem planety, jeżeli wyląduje na planecie, będzie miał podwójną wartość liczbową. Astronauta z symbolem komety, kiedy wysiądzie w dalekim kosmosie, otrzyma podwójną wartość liczbową. 10 za galaktykę, 14 za kometę. Astronauta z symbolem kostki i X-em, kiedy wysiądzie z rakiety, usuwa obecnemu dowódcy jedną kość. Pamiętajcie, że ostatnia kość nigdy nie może zostać odrzucona. Astronauta z symbolem kostki o wartości 1, dowódca może skorzystać z jego umiejętności w celu pokrycia kosztu podróży, jeżeli na torze jest dostępny symbol kości o wartości 1. Jeżeli jest więcej astronautów z tym symbolem, dowódca może zadecydować, którego użyje jako pierwszego. Następnie mamy fazę lotu. Dowódca rzuca wszystkimi 6 kośćmi, następnie grupuje wszystkie symbole, jakie zostały wyrzucone. Może się zdarzyć, że w grupie jest tylko jedna kość. Następnie porównujemy z kośćmi, jakie występują na naszym torze i sprawdzamy, których grup kości możemy użyć, a których nie. Następnie dowódca wybiera, których grup chce użyć i zlicza sumę wartości na wybranych kościach. Kość z symbolem dopalacza, jeżeli może zostać wybrana, zawsze ma pokazany symbol ruchu o 1, 2 lub 3 pola na torze ruchu. Nasz dowódca wybrał następujące grupy kości i porusza się o 13 pól. Po poruszeniu pionka rakiety dowódca odrzuca użyte kości, wyjątkiem są kości z dopalaczem oraz ostatnia kość, ich nie odrzucamy. Dowódca zawsze posiada jedną. Na tym kończymy naszą fazę lotu. Jeżeli nie nastąpiło rozbicie rakiety, możemy przejść do fazy lądowania. Rozbicie rakiety następuje wtedy, gdy nie mamy w puli żadnej kości, której możemy użyć do poruszenia się dalej. Nasi koci astronauci wracają na planszetki graczy, a żeton kosmicznej porażki przesuwa się o jedno pole. Jeżeli dojdzie na ostatnie pole, kończy się gra i podliczamy punkty. Przechodząc do fazy lądowania, kiedy dolecimy do księżyca lub planety, zaczynając od dowódcy wyprawy, a następnie przechodząc do każdego z graczy, decydujemy, czy jego astronauta opuszcza statek, czy też nie. Jeżeli opuszczamy statek na księżycu, pierwszy koci astronauta trafia na najdalszy księżyc od pionka rakiety i który nie jest zajęty przez innego astronautę. Następnie zabiera wartość punktów za ten księżyc. Astronauta również może wysiąść na planecie. Wtedy, zależnie od kolejności, ustawiamy astronautów w kolumnie. Na samej górze znajduje się astronauta gracza, który wysiadł jako pierwszy. W przypadku remisu będzie miał pierwszeństwo do zgarnięcia większej ilości punktów. Punkty przyznajemy na końcu gry. Może się zdarzyć, że nasi astronauci dolecą do dalekiego kosmosu. Mamy tam 2 pola, galaktykę oraz kometę. Na kometę wskakuje dowódca wyprawy, natomiast do galaktyki trafiają pozostali astronauci obecni na rakiecie. W trakcie rozgrywki, jeżeli gracz wysiądzie swoim dowódcą wyprawy, dowódcą zostaje astronauta gracza z drugiego miejsca. W grze występują 4 cele,
które zdobędzie wyłącznie pierwszy gracz, który je spełni. Pierwszy cel: 4 astronautów na 4 różnych planetach. Drugi to 3 astronautów na jednej planecie. Trzeci: 4 astronautów na 4 księżycach. Czwarty: 2 astronautów w dalekim kosmosie. Gra kończy się w jednym z dwóch przypadków: gdy żeton kosmicznej porażki dotrze do ostatniego pola na torze, lub gdy któryś z graczy umieści na kosmicznej macie wszystkich 8 astronautów. Wtedy kończymy i liczymy punkty. Teraz należy zliczyć punkty za planetę. Najwyższą ilość punktów dostaje gracz, który ma najwięcej astronautów na planecie, lub w przypadku remisu jest wyżej w kolumnie. Drugi gracz dostaje środkową, srebrną ilość punktów, również istotna jest tutaj kolejność. Trzecią liczbę punktów, brązową, otrzymują wszyscy pozostali gracze. Mamy jeszcze warianty rozgrywki zaawansowanej, które pokrótce przedstawię. Wariant UFO polega na umieszczeniu pionka UFO na ostatnim polu ruchu. W trakcie gry pionek będzie poruszał się w dół w kierunku Ziemi. Ten ruch będzie następował po odkryciu żetonu wyprawy. Żeton ten odkrywamy zaraz po tym, jak ustalimy kolejność w rakiecie. Wtedy dowódca wyprawy przesuwa UFO o wskazaną liczbę pól, dobiera ilość kości wskazaną na żetonie oraz może podczas wyprawy skorzystać z dodatkowej umiejętności tylko raz. Dla dowódców, którym uda się najechać na pionek UFO, mogą dobrać żeton UFO o wartości od 5 do 1 punktu zwycięstwa. Żetony poukładane są od najwyższej do najniższej wartości, tak aby pierwszy gracz dobrał na początku 5 punktów. Drugim wariantem są odkrycia. Należy przetasować żetony odkryć i na początku rozgrywki odsłonić 5 żetonów. Po odsłonięciu widać, na które pola należy je postawić. Żetony w trakcie rozgrywki będziemy uzupełniać tak, aby ich było 5 podczas startu każdej wyprawy. Posiadamy żetony pozwalające na zdobycie od 1 do 3 punktów. Mamy żeton kości, który pozwala na odzyskanie jednej z odrzuconych kości oraz żeton tunelu czasoprzestrzennego, który pozwala na natychmiastowe przeskoczenie o 4 pola do przodu. Trzecim wariantem dodatkowym są tajne misje. Na początku rozgrywki każdy z graczy dobiera 4 żetony tajnej misji i odrzuca jeden. Na żetonach mamy przedstawione planety lub księżyce, na których muszą znajdować się nasi astronauci, aby zdobyć od 2 do 10 punktów zwycięstwa w zależności od ilości ukończonych tajnych misji. To były zasady do gry MLEM, Agencja Kosmiczna. Zostaw łapkę, suba i do następnego materiału. Cześć!